Cześć, z tego filmu dowiesz się, jak może wyglądać twoja wypowiedź na maturze ustnej. Nazywam się Aneta Korycińska, baba od polskiego i opracowuję wszystkie zagadnienia maturalne tak, by można było się z nich uczyć. Odpowiedź na pytanie o człowieka w relacji z Bogiem, w której trzeba się odnieść do Księgi Rodzaju, może wyglądać tak. Najpierw wstęp. Biblia wskazuje, że człowiek powinien traktować Boga z bojaźnią. Nie powinien się go bać, lecz mieć świadomość, że należy mu oddawać należny szacunek. Pismo Święte mówi bowiem, że początkiem wszystkiego jest Bóg, to On stworzył świat i tchnął życie w człowieka. Stwórca go miłuje, ale ma wobec niego także wymagania. W związku z tym ludzie w relacji z Bogiem powinni być mu całkowicie podporządkowani. Bóg jest sędzią sprawiedliwym i nie ma litości dla tych, którzy postępują wbrew jego woli. Przejdźmy teraz do rozwinięcia, w którym odwołamy się do lektury obowiązkowej. Człowiek na początku dostał od Boga wszystko, czego tylko mógł chcieć. Przede wszystkim dostał dar życia. Został stworzony z prochu na obraz i podobieństwo Boga. Ja tutaj zawsze żartuję, że to oznacza, że chyba Bóg chodził w skarpetkach i klapkach Kubota, nie rób się tak na maturze. A także uzyskał możliwość życia w raju. Człowiek jednak, skuszony przez węża, postanowił złamać boski zakaz. Zrobiła to Ewa, gdy zerwała owoc z drzewa poznania dobra i zła. Wskutek tego Bóg rozzłoszczony wygnał ludzi z raju, sprawił, że od tego czasu zdobywanie pożywienia jest trudnością oraz przypomniał Adamowi jego miejsce w szeregu, rzekł do niego: prochem jesteś i w proch się obrócisz. W innym fragmencie Księgi Rodzaju opisana została historia Kaina i Abla, synów Adama i Ewy. Kain był rolnikiem, natomiast Abel pasterzem. Gdy obaj złożyli ofiarę, jeden z płodów ziemi, drugi ze zwierząt, Bóg odtrącił ofiarę Kaina, co rozzłościło mężczyznę, dlatego z zazdrości zabił on swojego brata Abla. W efekcie Kain dostał od Boga karę. Jego ziemia nie dawała już żadnych plonów, a on sam musiał stać się tułaczem. No i oczywiście miał piętno na czole, jak Harry Potter. Księga Rodzaju opisuje też pozytywne przykłady postaci, które zaufały Bogu. Jedną z nich był Abraham. Bóg kazał mu złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. Miało to stanowić próbę bogobojności. Mężczyzna był gotów to zrobić. Gdy dotarł na górę Moria i miał sięgnąć po nóż, objawił mu się anioł, który przytoczył mu słowa Pana. Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. W ten sposób Bóg przekonał się, że Abraham jest mu wierny i nagrodził go długim życiem. Jeżeli interesuje was ten temat, to możecie przeczytać tekst właśnie o tym, który napisał Gustaw Herling-Grudziński. Następnie wprowadźmy kontekst, ale tak by był on funkcjonalny. Wskazówki dotyczące stosunku człowieka do Boga są także jedną z najważniejszych prawd wiary katolickiej. Zakłada ona, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Religia chrześcijańska opiera się więc na wierze w sąd ostateczny, w trakcie którego człowiek zostanie osądzony za swoje czyny. Aby mógł spędzić życie wiecznie w raju, powinien przestrzegać boskich nakazów. W przeciwnym razie jego dusza trafi do czyśćca lub, jak opisuje to Apokalipsa świętego Jana, do jeziora ognia. A na końcu, jak w wypracowaniu, czas na zakończenie. Księga Rodzaju ukazuje, że człowiek powinien być w pełni oddany Bogu. Wówczas spotka go za to nagroda. Bóg jako sędzia sprawiedliwy może jednak również wymierzyć w karę. Ta dotyka wszystkich, którzy złamią boskie zakazy. To tyle. Jeśli chcesz skorzystać z opracowanych przeze mnie pytań na maturę ustną, zajrzyj do sklepu, do którego zaprowadzi cię link umieszczony w opisie.